Dzień dobry, witam serdecznie w moim ogrodzie. Przez ostatnie dni było bardzo mokro, co trochę padało, było zimno, ale teraz już jest nadzieja, że wiosna prawdziwa przyjdzie. Ma być naprawdę ciepło. Dzisiaj jest 26 dzień marca, więc już najwyższy czas, żeby ta pogoda jakoś się ustabilizowała i żeby było troszeczkę cieplej. Od ostatniego filmu udało mi się przesadzić trochę krzaczków róż, które rosły na grządce. Ona kiedyś była słoneczna, no ale krzewy się porozrastały, zrobiła się cienista i musiałam je poprzesadzać, bo one już zaczęły marnieć po prostu. Miały za mało światła, były takie zaduszone. I tutaj właśnie jest jedna z tych przesadzonych róż i w czasie przesadzania zauważyłam, że tam na grządce poziom ziemi bardzo się podniósł. Po prostu krety tam ryły tak dosyć solidnie. No i liście opadały, także ta ziemia się podniosła i ona tutaj aż do tego miejsca zaczęła sięgać. Natomiast tam jest miejsce szczepienia. Posadziłam te krzewy wyżej, czyli to miejsce szczepienia tak odrobinkę niżej jest niż poziom ziemi, ponieważ tutaj jest troszeczkę jeszcze dołek zostawiony, także jak się wyrówna, to będzie tak prawie na równo z ziemią. Natomiast tutaj te pędy to są pędy róży szlachetnej, które teraz są odsłonięte. Ładnie puszcza, poprzycinałam, no i zobaczymy. Może i dobrze, że teraz było tak zimno i chłodno, to one po prostu stanęły, przestały się rozwijać i łatwiej się przyjmą. A tutaj jest mój nowy nabytek. Miałam już róż nie kupować, no ale wiecie jak to jest, nie będę kupować, ale jednak będę kupować. I to jest róża Homage e Barbara, bardzo ładna, z takimi falbankowatymi kwiatami, bardzo mocny kolor czerwony i kwitnie prawie przez cały sezon. Znajdę jakieś zdjęcie, to tutaj może wstawię obok. Jest prześliczna. A tutaj kupiłam drugą różyczkę, to jest różyczka Papageno o kwiatach takich czerwono, o kwiatach czerwonych z kremowymi paskami. I też jest bardzo ładna. Ona jest wyższa. I tutaj na brzegu jeszcze przesadzę dwie różyczki, które mam w takim zacienionym miejscu. I będą to dwie różyczki z odmiany Jubilee du Prince de Monaco. Też bardzo ładna, z czerwono obrzeżonymi płatkami. Płatki są takie kremowe. Przebiśniegi już przekwitły. Teraz zawiązują się nasionka i będą się ładnie rozsiewać. Natomiast zaczynają kwitnąć inne rośliny. Zaczął kwitnienie miniaturowy narcyz odmiany Tête à Tête. Maleństwo, takie o wysokości do 20 cm. Kwiatuszki też malutkie. No i coś te kwiatuszki zjadło, najprawdopodobniej ślimaki. Dorwały się do nich, ale to nic. Po kwitnieniu myślę, że tę kępkę przesadzę gdzieś w jakieś fajniejsze miejsce, żeby miała więcej światła. I tu mnie zaskoczyła kokorycz żółta, odmiana, właściwie to forma ochrolełka, o białych, kremowych takich kwiatuszkach, że ona już zaczęła kwitnąć. Bardzo fajna roślinka, ale trzeba uważać. Ona może się zrobić ekspansywna, co zresztą widać, o tam na przykład już sporo jest tych krzaczków młodych, także siewek tutaj sporo się, o, i tam też już właśnie mi się porozsiewała, był tylko jeden krzaczek, natomiast teraz już jest ich więcej, trzeba będzie po prostu te siewki usuwać, ale ogólnie roślinka bardzo ładna, kwitnie całe lato i właściwie nic jej nigdy nie dolega, jest taka bezproblemowa. Zaczęła też kwitnienie bardzo ładna roślina okrywowa, runianka japońska,
małe kwiatuszki na szczytach pędów. Owady bardzo lubią te kwiatuszki, także w jakiś taki słoneczny dzień jest tutaj naprawdę spory ruch. I jest to bardzo fajna roślina okrywowa. Ona nie jest bardzo ekspansywna, dlatego można ją naprawdę polecić do ogródków. Kwitnie ciemiernik cuchnący. Teraz właśnie jest w pełni kwitnienia. Kwiatuszki mają takie ładne, bordowe obwódki na brzegach płatków. Wygląda bardzo ładnie. On zresztą przez połowę zimy wygląda ładnie, bo już na początku lutego te cytrynowe kwiatostany wychodzą i wyglądają naprawdę bardzo ładnie. Na tle tych ciemnych liści ładnie się odbijają, a jeszcze jeżeli troszeczkę śniegu popada, no to wtedy naprawdę to wygląda tak troszeczkę bajkowo. Zaczyna kwitnienie barwinek, czyli coś, co jest moim utrapieniem. No akurat nie tutaj. Tutaj jest mile widziany pod drzewami owocowymi. Jest mało wrażliwy na deptanie, więc spokojnie można zrywać owoce i nic mu nie zaszkodzi. Także tutaj na tym poletku barwinek jak najbardziej ładnie się sprawdza. W różnych miejscach ogrodu, w trawniku, na grządkach kwitną też fiołki wonne. Bardzo ładne. Z tym, że wolę je na trawniku niż na grządkach, bo też bardzo szybko się rozrastają i potrafią zachwaścić całą grządkę. Zawilec gajowy bardzo ładnie kwitnie. Teraz kwiatuszki są zamknięte, ponieważ jest wcześnie rano, ale jeżeli będzie ładna pogoda, słoneczko, to one się bardzo ładnie porozwijają i już teraz bardzo ładnie kwitną. Tutaj jest ta część, pomiędzy której wybierałam barwinek i widzę, że one też będą bardzo ładnie kwitły. Nic im to nie przeszkodziło, że ten barwinek z nich powyrywałam. Zaraz zacznie kwitnąć pierwiosnek lekarski, którego tutaj było sporo, ale ocalał tylko właśnie ten na brzegu grządki. Mam nadzieję, że się bardzo ładnie porozsiewa i będzie go tutaj więcej. Teraz jak ten barwinek zniknął, będą mogły rosnąć te mniejsze roślinki. Kępa ciemiernika, właściwie kępka jakoś tak w tym roku troszeczkę mniejsza jest niż w ubiegłym, nie wiem dlaczego, ale bardzo ładnie kwitnie. I ciemiernik o pełnych kwiatach też tutaj ładnie wygląda, już zaczyna przekwitać. Te ciemierniki o pełnych kwiatach, one się nie rozsiewają, więc można je spokojnie sadzić. Nawet w małych ogródkach nie będą się bardzo rozrastać i nie zajmą całego ogródka. Bardzo ładnie kwitną ciemierniki purpurowe, mają różne odcienie. Ta kępa jest taka ciemniejsza, natomiast tamta ma takie troszeczkę jaśniejsze kwiaty, a tam dalej są najjaśniejsze kwiaty. W grupie posadzone wyglądają bardzo ładnie, ale też się rozsiewają solidnie, co widać tutaj po tych siewkach na dole i tych siewek będę się musiała stąd pozbyć. Ale ogólnie o tej porze piękna kępa kolorowych kwiatów. Tak wygląda ta najjaśniejsza wersja. Tak wyglądają te trochę jaśniejsze. I tak wyglądają te najciemniejsze. Kończą kwitnienie moje krokusiki między języcznikami. Teraz zostaną tylko liście, ale listki też są ładne, z białym paseczkiem przez środek i będą zbierać siły na przyszły rok. Tutaj jest kępa ciemiernika wschodniego. Bardzo ładne kwiatki, wyraźnie widoczne z pomiędzy tych liści. I trzy bratki, które kupiłam, bo nie mogłam się oprzeć. Też wprowadzają odrobinę koloru zamiast tych krokusików, które tam niedaleko sobie kwitły. Teraz będą kwitły te fioletowe bratki. Cebulki psi zębów bardzo ładnie wyszły po zimie. Na początku wyglądały mizernie. Myślałam, że coś je podżarło, ale na szczęście nie. W tej chwili już się robią takie ładniejsze kępeczki. W zeszłym roku to były pojedyncze gałązki z kwiatuszkami. Zaczyna kwitnienie bergenia sercolistna. Tutaj jest w cieniu, ale już ładnie wypuściła kwiatostan. Różowe kwiatuszki już widać.
kwitną kępy moich pełnych narcyzów. Popodpierałam je troszeczkę, patyczki w ziemię i sznurek dookoła, ale jak widać te kwiaty są tak ciężkie, że w momencie, kiedy troszkę wilgoci, łamią się po prostu na linii tego sznurka. No na razie jeszcze jakoś ładniej wyglądają, ale chyba to długo nie potrwa. I kolejny miniaturowy narcyzik, który zaczyna kwitnienie, Rip Van Winkle. Malutkie kępki, malutkie roślinki. Ale kwiatuszki bardzo wdzięczne, mocno wypełnione, wąskie płatki i one się nie przewracają. I tutaj widzę, że już zaczął mi wypuszczać pąki tulipanek. Tulipanek biało-różowy, papuzi i jeszcze ma białe obwódki dookoła listków. Przez cały ubiegły rok przestał tutaj w doniczce. No i myszy go nie dorwały, także rosną i będą kwitły. Żółte narcyzy nadal kwitną, zaczęły kwitnąć jako pierwsze i cały czas ładnie wyglądają. Kwitnie też fiołek wonny, odmiana Sulfurea, o żółtych kwiatuszkach. Bardzo ładnie wygląda. Ona jest taka mniej pachnąca. Można powiedzieć, że prawie w ogóle nie pachnie. O, no i też kosy mi właśnie tutaj robią porządek. No ale zjadają robaczki, więc niech sobie tutaj biegają. I niestety moja dziewanna olimpijska nie wytrzymała tej wilgotnej wiosny. Środek zagnił. O, wszystko będzie do wyrzucenia, ale jest nadzieja, bo tutaj z boku widzę, że powypuszczała boczne rozety, ładne nowe liście i tam w środku widzę, że nie jest nic popsute, więc może jednak zakwitnie. Bo tutaj tych rozet troszeczkę jest, tutaj też jest taka świeża rozeta, widzę, która nie zgniła. I może zobaczymy, jak ona będzie kwitła w lecie. Zaczęły kwitnąć zawilce wieńcowate. Przez całą zimę, całe lato, całą zimę były tutaj na dworze, w tej doniczce. I widzę, że ładnie przezimowały w jednej, bo w drugiej doniczce nie zostało nic, ale tutaj wychodzą jakieś siewki. Dlatego nie ruszam na razie tej ziemi, niech ona sobie tu siedzi. I zobaczę, co to mi tutaj wyrośnie. Będą miały troszkę tych kwiatuszków, no i taki czerwony, piękny kolorek o tej porze. Zaczęły wypuszczać pędy kwiatowe moje hiacynty. Też w doniczce przez całą zimę tutaj były i nic ich nie zjadło. Pędy kwiatowe widzę, że są bardzo ładne, grube te pąki takie. Niedługo będzie można się cieszyć kwiatami. Dzisiejszy filmik kończę największą kępą ciemiernika białego, który już zaczyna przekwitać. Płatki ładnie się zaczęły przebarwiać na kolor taki różowawy i już niedługo skończy swoje kwitnienie. Coś go tutaj też próbuje podjadać, ale ogólnie ta kępka była najładniejsza i największa. Tutaj jest więcej światła i on sobie o wiele lepiej radzi niż schowany całkowicie pod drzewami. Dziękuję za oglądanie mojego filmu. Zapraszam na następny. Do zobaczenia.